chciałbym zaprezentować przyczepę uniwersalną o nazwie Dracar. Bardzo, bardzo ciekawa przyczepa, ponieważ ma dosyć innowacyjny system wyładunku, niespotykany u innych producentów maszyn. Jego system wyładunku polega na tym, że materiał jest praktycznie wynoszony ze skrzyni. Odbywa się on za pomocą przenośnika taśmowego nawijanego na bęben umieszczony z tyłu maszyny. Bęben jest zasilany dwoma silnikami hydraulicznymi. Przednia ściana podąża sobie za taśmą, aby ułatwić wyładunek i tak jak wspomniałem, ładunek jest po prostu wynoszony ze skrzyni, czyli nie jest on wypychany, ugniatany, a wynoszony. Przyczepa jest uniwersalna, możemy nią przewozić zarówno materiały sypkie typu zboże, piasek, żwir, poprzez materiały okopowe typu buraki, ziemniaki, przy zachowaniu pełnej szczelności tej maszyny. Oprócz dwóch silników tylnych służących do wyładunku, maszyna jest wyposażona również w trzeci silnik hydrauliczny. Silnik ten służy do cofania taśmy oraz do wspomagania w przypadku, gdy pozostałe dwa silniki mają problem, znaczy problem, ciężko jest wyładować dany materiał ze względu na jego masę. Załącza się trzeci silnik wspomagający, aby ułatwić wyładunek. Prezentowana maszyna jest to model o pojemności 28 metrów sześciennych, o długości 6 metrów 60 cm. Maszyny występują w naszej ofercie z tego modelu w różnych pojemnościach, w różnych długościach, kończywszy również na maszynach, które możemy zrobić w formie naczepy do tira. Czyli tak jak wspomniałem, jest to bardzo uniwersalna maszyna skierowana do dużych gospodarstw rolnych oraz firm usługowych, gdzie mogą ją w pełni wykorzystać, jej możliwości. Po więcej szczegółów zapraszamy na naszą stronę internetową www.joskin.com, gdzie można się zapoznać z całą gamą wyposażenia do tych maszyn oraz z materiałami filmowymi i prasowymi dotyczącymi tych maszyn.